Czy seria zabiegów pomogła Żanecie zwalczyć jej kompleks? Dzień dobry. Jak świetnie pani wygląda, pani Żaneto. O, dziękuję, miło mi. Pani Żaneta jest przykładem pacjentki, których u nas naprawdę wiele. To są pacjentki z zaburzeniami krążenia, z zaburzeniami dotyczącymi naczynek. I jak efekty? Panie doktorze, jeśli chodzi o paliczki i rumień, zdecydowanie wyciszył się i jest mniej widoczny. Także jestem bardzo zadowolona z tego lasera. No dla mnie ta skóra jest w tej chwili taka równomierna kolorystycznie i wygląda to dużo lepiej. Tak, oczywiście. Widzę to sama na co dzień. Nie muszę używać tyle podkładu, także jestem bardzo zadowolona. Mogę wyjść bez make-upu i cieszyć się tą gładką i jasną skórą twarzy, ponieważ zawsze była czerwona. Pamiętam, że też rozmawialiśmy o brzuszku i były zabiegi. Jak to teraz wygląda? No proszę, no moim zdaniem się to zmieniło bardzo, tak? Było znacznie więcej tej skóry, taki nawis był i ona była, no wiotka, tak? Tak. Teraz jest fajnie napięta. No, zresztą chyba samo to, że pani nosi top w tej chwili, tak, świadczy o tym, że pani to zaakceptowała, że to jest ten efekt, który jest dokładnie wystarczający i pani jest z niego zadowolona. Zawsze to wymaga oczywiście kilku zabiegów. To nie jest tak, że ta czarodziejska różdżka, ale na koniec właśnie efekt jest magiczny. No, ten brzuch jest ładnie napięty. Okazało się, że u pani bruksizm występuje, tak? Tak, jak najbardziej był robiony zabieg na bruksizm. Mąż nie narzeka już na skrzytanie nocne moich zębami, także naprawdę polecam ten zabieg z całego serca, można sobie pomóc. I też efektem ubocznym zazwyczaj jest to, że taka się robi ładna tutaj linia owalu twarzy, wyszczupla tutaj w tej tak, okolicy. Czyli taki zabieg dwa w jednym. Dokładnie tak. Z reguły osoby z takim rozbudowanymi mięśniami, żwaczami mają taką szerszą twarz tutaj, a kobiece twarze to takie delikatniejsze powinny być tu w tym wymiarze.